Cześć, dzisiaj chciałem Wam przedstawić toporek, jaki ostatnio zakupiłem w sklepie internetowym. Jest to toporek firmy Yuko. Jest to polska firma, która produkuje bardzo tanie siekiery kute w Sulkowicach. Toporek ma wagę 400 gram. Jeszcze go zmierzymy, jaką ma wielkość. Długość toporka to jest 34 cm. Sam toporek ma 13,5 cm. Długość części tnącej to jest 8 cm. I teraz tak, będę ten toporek przerabiał na toporek turystyczny, czyli usunę warstwę lakieru, która została naniesiona w procesie produkcji, pewnie po to, żeby zabezpieczyć trzonek przed wsiąkaniem wilgoci. I tak, sam lakier, usunięcie lakieru zacznę nożem mora, zwykłe. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ale widać, że to dobrze idzie. Lakier usuwam, ponieważ później użyję oleju lnianego do zabezpieczenia trzonka przed wsiąkaniem wilgoci. Odstępnie usuniemy ten fabryczny lakier. Lakier dobrze schodzi, nóż mora dobrze się w tej sprawie sprawdza. Później jeszcze dodatkowo użyję papieru ściernego, żeby wyrównać powierzchnię i zaimpregnować ją olejem lnianym. Jak widzicie, od razu wstępnie już trzonek wygląda dużo lepiej bez fabrycznego lakieru. To można wyciąć.
No i jeszcze tą dolną część. No dobrze, lakier jest już usunięty, teraz pójdę po papier ścierny i jeszcze dodatkowo go wygładzę. Następnie spróbuję wygładzić powierzchnię papierem ściernym 600. Zobaczymy, jak to będzie szło. No. No już po samym wygładzeniu trzonek wygląda dużo lepiej niż wersja z lakierem. Wygładzimy. Sam koszt takiego toporka na Allegro to jest z przesyłką około 30 zł. Tak więc myślę, że jeżeli chodzi o tą kwotę do celów turystycznych, taki mały toporek do plecaka spokojnie starczy. A w bardzo tani sposób możemy go sobie ładnie zmodyfikować, co ja właśnie w tej chwili robię. Jeszcze tak. Zrobimy tu taki otwór na paracord, żeby sobie zawinąć wokół ręki podczas cięcia. To pójdę po wkrętarkę i wiertło.
I dobrze, wziąłem dwie cegiełki. Będzie mi łatwiej wiercić i postaram się nie zrobić dziury w pałatce. Tak. Będę używał wiertła. Ono ma średnicę około 5 mm. I zrobimy sobie otwór może w tym miejscu. Dobra. Teraz tak, po wywierceniu otworu wiertłem 5 mm do drewna, wygląda tak. Użyję takie specjalny bit do frezowania otworów, żeby wyglądał ładniej po prostu ten otwór. Wygładzimy. Ok. I w ten sposób mamy otwór na paracord, który również użyję. Tak, będzie potrzebne. Przed założeniem paracordu zaimpregnuję trzonek olejem lnianym, troszeczkę na bawełnianą starą koszulę. I powoli wcielę. Dzięki tej impregnacji drewno nie będzie w tak dużym stopniu po zdjęciu tego lakieru wchłaniać wilgoci. Myślę, że taką operację impregnacji olejem lnianym można powtórzyć kilka razy, ponieważ on na pewno w pełni nie wsiąknie do środka od razu. Ale już po wstępnej impregnacji olejem lnianym widać, że trzonek nabrał ładnego koloru. Ok. Jeszcze raz zrobimy to samo.
Dobrze. I teraz tak, weźmiemy kawałek paragordu. Odmierzymy sobie. No, myślę, że taka długość będzie wystarczająca. Utniemy go. Przypalimy. Dobrze. I zrobimy sobie zwykłą pętelkę. No i w tej chwili mamy paracord. Przycięcie możemy sobie założyć, że nawet jak nam wyleci, to nie spadnie gdzieś. No i w ten sposób, tanim sposobem, zrobiliśmy sobie lekki, polski produkt, toporek turystyczny. Może tak, to jest taka wersja toporka bez malowania z samego obucha i trzonka, tylko lakierowania, ale mam tu jeszcze taką wersję z trzonkiem malowanym. Również możemy, to jest ta sama, ten sam toporek, tylko po prostu jest dodatkowo malowana głownia i malowana rączka. Tutaj tak samo, jeżeli zdrzemy tą warstwę lakieru, to toporek będzie tak samo wyglądało. Oczywiście możemy sobie zostawić tą warstwę czarną farby na ostrzu, bo zawsze w taki sposób zabezpiecza, ale jeżeli chcemy, to możemy również szlifierką to zeszlifować. Tak więc tutaj jest toporek zrobiony w szybki, łatwy sposób. A teraz pokażę, jak wyglądał na początku. Tak. I tak. No i w ten oto łatwy sposób mamy toporek. Koszt produkcji takiego toporka to około 35 zł z papierem ściernym, olejem lnianym, no i kawałkiem paracordu. Ja to sobie jeszcze raz nawilżę olejem lnianym trzonek. Oczywiście, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby wykonać mu taki toporek lub przerobić, można do mnie pisać na YouTube i wtedy możemy się umówić i mogę taki toporek komuś zrobić, bo na przykład nie ma czasu, nie ma wkrętarki, nie ma wierteł, bo to oczywiście generuje dodatkowe koszty i mogę taki toporek wysłać. Uważam, że nie ma co przypłacać za toporki, które kosztują 400-300 zł. Jest to toporek dosyć lekki, 400 gramowy. Co prawda te droższe kosztują, mają wagę około 500 gram, no ale koszty zakupu są dużo wyższe, a jeżeli zrobimy coś samemu, jest większa radość. Taki toporek do plecaka można sobie spokojnie schować, jeszcze zabezpieczyć, jeżeli ktoś potrafi szyć takie specjalne zabezpieczenia ze skóry, to sobie może doszyć. I mamy fajny toporek, myślę, że na lata. I przede wszystkim jest on kuty i to jest polski produkt.
ja ze swojej strony polecam te toporki. I dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pytać pod spodem. Dziękuję za oglądanie. Cześć.